10. Projekt Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych w sprawie zmiany zadań priorytetowych. No więc to ja tutaj wyjaśnię. Generalnie ja byłem przeciw, znaczy nie byłem przeciw, ale nie pewnego rodzaju tutaj wątpliwości, bo wydaje mi się, że miasto trochę tutaj nas traktuje jakby dziwnie, w związku z tym, że ten pierwszy program nie jest możliwy do zrealizowania, dlatego że nikt nie zgłosił się do przetargu, żadna firma. No mi się wydaje, że na przykład oni mogliby troszkę tutaj się wydawać jakąś postawą, szczególnie, że zmieniali tą listę tych programów parokrotnie, często utrudniając na pracę. No i jakby bardziej aktywnie szukano tego wykonawcy, to może by go znalazło, znaleziono, szczególnie, że skoro taka jest potrzeba, no to i taki jest program, no to mi się wydaje dziwne, że się nikt nie zgłasza na wykonanie tego programu. No ale jakby jest zagrożenie, że te środki przepadną, więc w związku z tym i z tego programu, i z tego drugiego programu postanowiliśmy przeznaczyć środki, które zostały na cztery inne tutaj zadania i mamy tutaj większą gwarancję, że te środki po prostu nie przepadną, mimo że tak naprawdę pierwotnie woleliśmy te pierwsze dwa programy. No ale z przyczyn od nas niezależnych, jak to nas poinformowało, że to nie może się realizować. No i to jakby tutaj zamyka sprawę. Ja mam to takie pytanie właściwie bardziej do treści. Czy może być tak krótko w sprawie zmiany zadań priorytetowych, bo tutaj to nic nie mówi więcej, a zawsze piszemy, że na ten rok... No. Żeby to było już tak po prostu jednoznaczne, że to chodzi o rok 2014. No bo z treści w sprawie zmian zadań nie wynika więcej, poza tym, że to dotyczy zadań priorytetowych. Poprawkę? No to może ten, to może autopoprawkę zgłosić. Czy jakby była autopoprawka, to trzeba było to napisać w protokole Komisji Zdrowia. No tak, to ja zgłoszę. Dziękuję, poprawka została przyjęta i głosujemy teraz nad całym projektem uchwały.
uchwałę po poprawce. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo.